Kolejne niezwykle emocjonujące widowisko i stajesz się jednym z bohaterów tego meczu. Antybohaterów, bo pierwszą bramkę zawaliłem, szczerze mówiąc. A że się uda ostrzelić, no to plus i oby tak dalej. Czyli skromnie, czyli mówisz, że można powiedzieć, że status quo, tak? Na zero. Dokładnie tak. Górnik Zabrze bardzo dobrze się bronił w pierwszej połowie. Widać było, że mieliście problem przebić się przez ich szeregi. Myślę, że to było w jedną, jak i w drugą stronę. Trochę wyczekiwania na błąd przeciwnika, graliśmy wolno z przodu. Ale w drugiej połowie myślę, że się to rozkręciło i wyszło dobrze. Muszę powiedzieć, że przy tej bramce na 1-1 zachowałeś się jak rasowy napastnik. Gdzieś wyczekałeś piłkę, przyjąłeś, położyłeś obrońcę i posłałeś ją do siatki. Ciężko było, gdzieś kalkulowałeś, czy to taki instynkt zadziałał? Szczerze mówiąc, przypadek, ale cieszę się, że znalazłem się w tym miejscu. Górnik Zabrze, prestiżowy rywal i chyba ten sukces Was podwójnie cieszy i motywuje do dalszej pracy. Jak każde zwycięstwo. Zawsze pracujemy na 100%, żeby w kolejnych meczach wygrywać i oby tak dalej. Wsparcie kibiców ważne było w tych decydujących momentach? Poniosło Was? Na pewno tak. Słychać ten doping. Pomaga to. I cieszymy się, że kibice są z nami na dobre i na złe. Za Wami też taki ciężki okres. 3 mecze praktycznie w przeciągu tygodnia. Czujecie to w nogach? Okres przygotowawczy był mocny, więc myślę, że trudy zniesiemy spokojnie. W takim razie gratulujemy wymarzonego debiutu, bo mimo wszystko uważamy, że było pozytywnie i powodzenia. Dziękuję.